Szefowie rządów w całej Europie zazdroszczą naszemu premierowi Donaldowi Tuskowi. Jego jedynym problemem w rządzie są zbyt dobrzy ministrowie. Tusk ogłosił dymisję ministra transportu Sławomira Nowaka, ale nieuważny obserwator mógłby sądzić, że Nowak dostał jakiś awans. Premier zasypał go komplementami. Nowak miał zachować się honorowo i z klasą. Mam nadzieję, że będziemy mogli szybko wrócić do współpracy, mówił premier. Wyrażał też żal, że musi rozstać się z tak dobrym ministrem. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Chciałoby się zapytać. Zdaje się, że w standardach europejskich, do których przecież dążymy, wspaniali ministrowie nie mają prokuratorskich zarzutów. Oczywiście śledztwo może oczyścić Nowaka. Premier jednak przez długi czas bagatelizował bulwersujące doniesienia mediów na temat swojego ministra. Trudno więc mu będzie przekonać opinię publiczną, że dymisja po decyzjach prokuratury to honorowe rozwiązanie.